Za moimi plecami już mur targowiska, płot targowiska, na którym się rozkładają ludzie. Ja już tam idę szukać płyt winylowych. Chodźcie ze mną i zapraszam na odcinek. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tra la la la, trali tra la la la. Idziemy dalej. To są ciekawe miejsca na płytki. Nieraz można coś trafić, ale już czuję takie dłoni, że są wilgotne niektóre. Więc nie jest to dobry znak. Tu też coś jest. Karel Gott. Nic dla mnie. Nine, nine, nine. Proszę, zobaczcie, jaka dziś pogoda, że nie mogę się przejrzeć nawet. Jest chłodno, a ja takie poświęcenie od rana, w niedzielę, biegam po targu staroci, żeby kupić taką kankę z krową. Nie, żartowałem, szukam płyt oczywiście. Co tu mamy? Filmy. Jestem w miarę wcześniej, więc zobaczcie, dopiero się ludzie rozstawiają. Ale też zobaczyłem kolejne płyty już z daleka. Pyk, pyk, pyk. I idę. Jedzie mój kolega, też na targ, Mariusz, więc to mu odłożę, bo mu ostatnio o tej płycie mówiłem. Co to za interdisco? Może nie dziś. Thank you.
Zawsze masz fajne płyty, a dzisiaj nic nie masz. No zawsze świetne miałeś. Ale ciebie nie było. No nie było mnie ostatnio. No nie, nie ostatnio. 6 płyt. To przyskandlasz i od razu to ujdzie. Tak? Nie, nie było mnie właśnie, wiesz. I tak cię zobaczyłem, mówię, idę od razu. Do ciebie. Co mówisz? Dawno mebli nie widziałem. Na starociach tutaj. Oczywiście kartonowe królestwo. A ja idę na drugą stronę. Miłośnicy VHS-ów też coś znajdą. Zobaczcie, kurczę. Sztuczce, a obok Arturo. Zobacz, Wiktor, jaki kapelusz. Ze znaczkami rybackimi, wędkarskimi. Ale to tak jest, z innymi chłopakami. Się zastanowić. Co tam znalazłeś? Płyty CD, mega hity, kasety. Queen, nagryweczka. Idziemy dalej, bo zimno. Zimno. Twój? Nie, sąsiada. Sąsiada? Ile taki telewizor? Nie wiem, to spytaj. Ile za ten telewizor? Pisał, papiery mam gdzieś do niego, ta instrukcja ładna, 58 reprodukcji, proszę pana. Tysiaka już. To chyba dobra cena tysiaka. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Jest ten, bo ten już ma inną klapkę. Jest tym pilotem takim na kablu, nie? Mhm. A ten jest pierwszy. Tam jest kiedy produkowany wszystko. Fajna sprawa. Belweder. Cześć. Tak ten czas zasuwa do przodu, że mam wrażenie, jakbym wieki nie był na targu staroci. No i tym razem się wybrałem, aczkolwiek mogę się bylić, bo naprawdę ostatnio ten czas tak mi po prostu przelatuje przez palce. Jaki to był wyjazd? Myślę, że owocnym, ale nie chcę wam za dużo teraz zdradzać na wstępie, dlatego oglądajcie już teraz do końca, bo też jestem ciekaw waszych opinii w komentarzach, czy te płyty, które dziś kupiłem, podam wam kwoty, jakie za nie zapłaciłem, czy jak na targ staroci uważacie, że są drogie czy tanie. Mi się wydaje, że mimo wszystko je kupiłem w miarę przystępnych kwotach, dość konkurencyjnych w porównaniu ze sklepami winylowymi. Aczkolwiek jest to zauważalne, że ceny rosną bardzo szybko do góry. No właśnie też na targach staroci, więc ta domena internetu, że można sprawdzić cenę, sobie wypośrodkować sprzedając gdzieś na takim miejscu, które ja odwiedzam. No bywa, że tanio to już było, ale o tym już niejednokrotnie mówiłem, więc teraz już przechodzę do pokazywania płyt. Pierwsza rzecz, moi drodzy, jest jazzowo. 83 rok. String Connection, no fantastyczny zespół, między innymi Krzesim Jednemski, Andrzej Olejniczak, Krzysztof Ścierański. To już jest któraś z płyt.
tego zespołu w mojej kolekcji. Nie mam jeszcze wszystkiego, aczkolwiek zbliżam się już ku końcowi, więc bardzo fajne wydanie Paul Jazz. Płyta oczywiście w stanie rewelacyjnym, bo przeglądałem na miejscu. Za tą płytę i za płytę, którą za chwilę Wam pokażę, podam jedną kwotę, też za chwilkę, dlatego że kupiłem te dwie płyty w tak zwanym pakiecie. Jakby mi było mało jazzu, więc ta druga płyta z pakietu to 84 rok i Lady Go, Tomasz Stańko, polskie nagrania, też płyta w świetnym stanie. Powiem szczerze, płyty jazzowe coraz trudniej kupić w takich miejscach, które ja odwiedzam. Zresztą jak śledzicie mój kanał, no to też widzicie, że tych płyt jazzowych to jest jak po prostu na lekarstwo. Zaczyna być ich już tak mało jak metalu. No metalu to już jest w ogóle czy panka bardzo mało, no ale jazzu też już zaczyna bardzo brakować, szczególnie polskiego. Co tu jeszcze można powiedzieć? Moi drodzy, artysta absolutnie kultowy. No nie każdy go lubi. Ja też nie wszystkie płyty Tomasza Stańko lubię. No może jeszcze do niektórych po prostu nie dorosłem. Zobaczymy jak będzie z tą. Nie słyszałem jej na winylu. To jest fajny strzał, uważam, jak dla mnie. I teraz co? Cena, tak? Pewnie to Was najbardziej interesuje, więc za String Connection i za tę oto płytę Tomasza Stańko zapłaciłem 150 zł. No sporo by się wydawało jak na targ staroci, ale wychodzi po 75 zł za płytę. Aczkolwiek String Connection nie do końca sprawdzałem, więc nie wiem ile ona teraz tak kosztuje w internecie na rynku wtórnym. Na pewno ta płyta kosztuje powyżej 75 zł. Dużo, dużo powyżej, więc myślę, że dzięki tej płycie na pewno dużo zyskałem w tym pakiecie. Oczywiście przypominam o mojej audycji w Radiu Bemowo. W każdy wtorek 16-18 słyszymy się, jest Was coraz więcej, więc to mnie bardzo cieszy. No i też ostatnio tak z Krzysztofem się zastanawialiśmy, że chcielibyśmy dla Was jakiś fajny konkurs zrobić z nagrodami oczywiście. Nagrody nawet już w pewien sposób mamy zdobyte i też mamy pomysły na te nagrody, więc obudźcie swoją kreatywność i dajcie znać w komentarzach, jaki moglibyśmy ogłosić konkurs dla Was, żebyśmy mogli Wam podarować te przygotowane przez nas nagrody. Tym bardziej, że zbliżają się święta, więc fajnie by było też Wam jakieś upominki na święta sprezentować. Więc pamiętajcie, niech Wasze głowy myślą, dawajcie znać w komentarzu, czego by ten konkurs mógł dotyczyć, o czym mógłby być, tak żeby wszyscy widzowie kanału, wszyscy subskrybenci mogli w nim uczestniczyć. A teraz pokażę Wam chyba, jak dla mnie, najlepsza zdobycz, chociaż jeszcze będzie jedna płyta dodatkowa, ale to już będzie w Waszej ocenie. Do Waszej oceny należało w komentarzach, żeby napisać, co było lepsze z tego dzisiejszego wyjazdu. Ja tą płytę mam w reedycji takiej współczesnej. Ta płyta w pierwszym tłoczeniu jest bardzo trudno osiągalna, ale mnie udało się kupić z 89 roku reedycję za 120 zł w stanie fenomenalnym. Komeda Astigmatic, no fantastyczna płyta. Chyba o tej płycie za dużo nie trzeba, w ogóle chyba nie trzeba mówić, no bo to jest po prostu płyta po prostu kultowa, ikoniczna, taka pomnikowa. No oczywiście Rosłan Szajbo, okładka, też Pana nie należy już chyba za bardzo przedstawiać, no bo każdy wie, kto chociaż trochę płyty winylowej zbiera albo się interesuje muzyką. Kurczę, no marzę o pierwszym wydaniu w mono z lat 60., ale no ciężko jest, ciężko, aczkolwiek zawsze sobie powtarzam, że do odważnych świat należy i żeby nie odpuszczać żadnego kartonu na starościach, bo może właśnie tam ten święty graal będzie, ten biały kruk, którego tak pożądam w mojej kolekcji, a właśnie jednym z takich białych kruków dla mnie to jest pierwsze wydanie właśnie tego albumu, na który bardzo mocno poluję, więc trzymajcie za mnie kciuki. Może mi się kiedyś uda, odpalę to na kanale, pokażę Wam i powiem, zobaczcie, po tylu latach szukania mam właśnie, oto jest pierwsze wydanie w mono. Na razie cieszymy się wydaniem z 89, więc czemu nie? Jeszcze go nie odpalałem, muszę umyć tą płytę. Jestem bardzo ciekaw brzmienia tego albumu. Jeśli ktoś z Was już go posiada, to napiszcie też w komentarzu po prostu, czy jak to brzmi, bo myślę, że zajmie mi to parę dni, zanim znowu będę miał chwilę czasu, żeby delektować się po prostu tym albumem tak w spokoju. Dzisiaj jestem solo, bez Krzysztofa, więc solo Wam przypomnę, że subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten kanał, żeby się rozwijał.
idzie nam bardzo fajnie, więc bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe reakcje i to, że budujemy taką fajną winylową i audio społeczność. A oczywiście odcinków też z Krzysztofem będzie coraz więcej, bo pomysłów po prostu mamy aż niemożliwości do przerobienia. No i też zbliża się trochę jesień, kurczę, obawiam się trochę tych targów staroci, czy coś będzie fajnego, ale też na to jest pewien sposób, więc będzie dobrze. Ostatnia płyta, no to jest zaskoczenie jak dla mnie, bo jest to pierwsze tłoczenie brytyjskie i kupione, uwaga, za stówkę, czyli uważam jak za ten album niedużo, a co to jest, już Wam pokazuję, a jest to podwójny album Rush. Tak jak wspominałem, na pierwszym brytyjskim wydaniu, 76 rok. Płyty do umycia zdecydowanie, aczkolwiek kupując, przeglądałem, nie miały jakichś takich wielkich rys, które by groziły jakimś tam przeskakiwaniem igły, więc zdecydowałem się za stówę kupić. Aczkolwiek umówiłem się ze sprzedającym, z którym się znam, że gdyby coś było z tą płytą nie tak, to ją oddam, ale o czym oczywiście Was na pewno na bieżąco będę informował, czy ta płyta została u mnie na półce w kolekcji, czy niestety musiała wrócić, bo nie spełniła takich moich oczekiwań jakościowych. No i co? To by było tyle. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, którą płytę Wy byście do swojej kolekcji najchętniej przygarnęli z tych, co pokazałem dziś. No i co? Widzimy się, słyszymy się oczywiście w radiu, a widzimy się już niebawem na kanale. Czy będę solo, czy z Krzysztofem? Tego jeszcze nie wiem, bo to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Krzysiu już jest w Niemczech, już tam wiem, że wygrzebuje nowe sprzęty. Nawet jutro jedzie oglądać rzecz, którą bardzo, bardzo długo szukałem. I jeśli jest ta rzecz, tak jak w ogłoszeniu było napisane, że jest w stanie świetnym, to myślę, że jedna nowa zabawka tutaj niedługo się pojawi, którą Wam chętnie też zaprezentuję, bo już sam się nie mogę doczekać, bo jestem napalony po prostu jak dzieciak, żeby to już mieć. A tymczasem trzymajcie się, cześć. Do następnego oczywiście odcinka.